Ojciec Święty Franciszek przypomniał nam, Jezu, że Twoja miłość nie jest abstrakcyjnym słowem i że ta Twoja miłosierna miłość jest odpowiedzialnością za nas i że nasza miłość musi być dostrojona do Twojej. Wtedy jest miłością Twojego ucznia. Jestem w domu miłosierdzia. To jest taki dom, który jest zbudowany z miłości. Z miłości ludzi, którzy ten dom przywrócili do życia. Z miłości ludzi, dzięki którym on funkcjonuje. 70 ludzi ma tu dom. 170 codziennie posiłek. To taka mała migawka. Mam w ręku te połówki serc, które młodzi ludzie na czuwaniach w Wielkim Poście wypisywali i kładli Jezusowi, który tu jest z nami, kładli na ołtarzu. Chcę Cię, Jezu, kochać tak bardzo, jak Ty mnie. Będę strapionych pocieszać, urazy chętnie darować, grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, być podporą dla mamy w czasie choroby. To jest tyle dobra i miłości. Kochani, jest święto miłosierdzia. Nie jest niczym abstrakcyjnym, jak miłość Jezusa, który jest tu w tej kaplicy dzień i noc. Niedziela miłosierdzia musi nas wybudzić do tego, by zapytać się o moje serce, o moją wrażliwość, o piękno mojej reakcji na człowieka. Ten świat jest głodny, straszliwie głodny miłości. Bądźmy tymi, którzy karmią, którzy dają z siebie. Wtedy jest się tak szlachetnie, wspaniale człowiekiem, dobrym człowiekiem. Miłość jest cierpliwa, miłość.